Podczas tworzenia kanału YouTube Hotelogia sporo się przemieszczam. Nie mam na myśli tutaj podróżowania po kraju albo poza jego granicami, tylko takie wewnątrzhotelowe przemieszczanie. Na przykład zmiany pokoju. Wszystko po to, aby pokazać Wam to, co hotel spa dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie ma do zaoferowania. Na drugą dobę mojego trzydniowego pobytu hotelowego wybrałem apartament junior. W hotelu spa dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie są cztery takie apartamenty. Jeżeli chodzi o kategoryzację pokojów, to nad apartamentem junior jest jeszcze apartament senior i apartament grand. Jak się z pewnością domyślacie, już sama nazwa miło łechcze moją próżność, bo osobom niewtajemniczonym może sugerować, że w apartamencie junior mieszka ktoś młody. A tak naprawdę to wybrałem go, bo po prostu bardzo mi się spodobał i metraż uznaję za w 100% wystarczający. Na 72 metrach mamy dwa poziomy i na poziomie górnym jest przeurocza sypialnia i łazienka z wanną i prysznicem. Poziom dolny to poziom taki stricte dzienny. Mamy tutaj dodatkową łazienkę, taras i w pomieszczeniu komplet wypoczynkowy z telewizorem. Gdyby 72 metry było dla Was powierzchnią za małą, to możecie ten apartament powiększyć, bo za tymi drzwiami znajduje się dodatkowy 33-metrowy pokój, który możecie sobie wynająć, łącząc te przestrzenie. Co jeszcze znajduje się w tym apartamencie? Otóż wstawka powitalna dla gości. W bardzo miłym i grzecznościowym liście od dyrektora hotelu czytam, że ma on nadzieję, że ten symboliczny poczęstunek mini przetworami ze spiżarni dodatkowo umili mi pobyt. Oczywiście, że umili. A wiecie, co umili jeszcze bardziej? Wizyta i w spa, i w restauracji. Obie te czynności mam zaplanowane. W hotelowej strefie spa mamy baseny, mamy jacuzzi i kilka innych miejsc, które służą rozpieszczaniu ciała. Bo są tutaj m.in. termaria czy sauny, a ja ze wszystkiego zamierzam skorzystać. Oranżeria z definicji to przeszklony budynek ogrodowy, czasami z tarasem, kiedyś będący miejscem spotkań. No i tutaj wszystko się zgadza, bo mamy bliskość natury, mamy przeszklenia, mamy również spotkania. Ja dołożyłbym do tego jeszcze świetną kuchnię, bo w tym przypadku oranżeria to restauracja, w której wczoraj jadłem śniadanie, a dziś będę miał okazję spróbować menu popołudniowego. Na przystawkę smażone halloumi z awokado. Danie główne to polędwica z dorsza z warzywami i pire ziemniaczane. Dookoła jest sielsko, nieco rustykalnie i nawet nazwa hotelowego klubu nocnego nawiązuje do tej wiejskiej atmosfery, bo klub nazywa się Farma. I żebym w tej farmie nie skończył marnie, to ograniczę się do jednego drinka i uciekam spać. Ponieważ wczoraj jadłem śniadanie w restauracji hotelowej, to dziś postawiłem na room service i zamówiłem śniadanie do pokoju. Ta usługa jest dodatkowo płatna i kosztuje 40 zł, ale dzięki temu mogę się dłużej polenić przed spacerem.
Jako ciekawostkę powiem Wam, że gdybyście przyjechali tutaj większą grupą, na przykład grupą przyjaciół i chcieli mieć jakiś obiekt tylko dla siebie, to możecie wynająć dom leśny. Jest tutaj 9 dwuosobowych sypialni i pokój dzienny z jadalnią, więc według mnie idealne rozwiązanie dla grupy. Na zakończenie odcinka dodam jeszcze, że cena za nocleg w apartamencie Junior zaczyna się od 1645 zł ze śniadaniem i oczywiście może zmieniać się w zależności od sezonu, dnia tygodnia czy ogólnego obłożenia hotelu. Ja jednak zawsze sugeruję, abyście dokonywali rezerwacji przez hotel, bo wówczas możecie liczyć na najlepszą cenę. To w takim razie Wy oglądajcie kanał Hotelogia, lajkujcie i subskrybujcie, a ja pędzę spakować walizkę i przenoszę się do siedlisk.